Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, tak jak napisał ktoś na sygnalu, dla takich chwil warto grać. Wczoraj tsunami wymiotło, trafiony kurs 10 na Aurorę, to jest Liga Boliwijska. Jak wiecie, nie pierwszy raz w tej lidze zdarzają się takie sensacje. I coś wam powiem, znowu lekcja taka mała dla was, bo część z was nadal jakby nie czyta tej instrukcji, nie wie jak to tsunami grać. Pamiętajcie, że w instrukcji jest wyraźnie napisane, że underdogi, czyli meczek, które nie są typy, które nie są faworytami, tak? Czy na przykład Aurora tu nie była faworytem, był kurs 10, i tu na przykład jest jakiś Łokam z Senegalu, to też nie jest faworyt po 2,90. Te mecze gramy zawsze singlami, zawsze. Nie łączymy tych meczy Boże z innymi tymi meczami, tylko gramy to zawsze singlami. Całą resztę ja rekomenduję grać albo jeden Draft No bet, albo jeden remis. W zależności od tego jakim budżetem grasz, taką taktykę powinieneś przyjąć. Chwali się tu Marcin, zobaczcie, że trafił tą aurorę kurs 10 LVB. Zagrał za dwie dychy ma 176 zł. Marcin, serdeczne gratulacje. I tyle, słuchajcie. Mam nadzieję, że takie dni będą częściej. Cały czas, pamiętajcie, macie w większości do, na, na zawsze, Dozgodnie, że się tak wyrażę, tą wyszukiwarkę. Ona będzie cały czas upgrade'owana, cały czas unowocześniana i mam nadzieję, że takich dni będzie coraz, coraz więcej. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, strzałka.